Witam wszystkich na premierze o króliczku. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Ostatnio mieliśmy wzdęcia, a teraz będziemy mieli zaparcia. Tak, zaparcia. Dobrze, sprawdziłam. Momencik. Z tego co pamiętam, to są zaparcia. Tak, dobrze. Tak, wzdęcia były. No teraz zaparcia o króliczka. Także, moi kochani, tak, łapki w górę, sub z dzwoneczkiem. No i lecimy, zapraszamy na premierę. No to co, zaczynamy. Lecimy. Dobra, no to teraz tak, zaczniemy sobie. Wszystko działa? Wszystko działa, Śnieżka chrumka. Dobra, zaparcia. Mogą być spowodowane połknięciem włosa, połkniętymi włosami, przekarmieniem królika, ciężkostrawnym pokarmem, na przykład chleb czy mieszankami o dużej zawartości zboża i cukru. Zjedzenie żwirku drewnianego czy suszonych warzyw, które w żołądku pęcznieją i wypełniają taka kreska, a później mamy przepełnienie żołądka. Kropka. Zakażenie drożdżakami, torbelami i wzdęcia mogą też być przyczyną zaparć. No to mamy wejście tutaj, że mogą być takie przyczyny, jak torbiele i różne itp. podobne te. No i teraz tak. Objawy. Widać mnie? Widać mnie? Widać mnie. Widać mnie, no dobrze. No dobrze, Śnieżkę też widać. Super. Objawy. Królik ma trudności z oddychaniem, z oddawaniem bobków. Bobki są bardzo małe lub są połączone ze sobą włoskami. Całkowity brak bobków. Apatia. Brak apetytu. To są objawy. I teraz mamy takie jakby wytłumaczenie, co może być. Królik powinien być jak najszybciej pokazany weterynarzowi. Zaparcia bez pomocy lekarza często kończą się śmiercią królika. Wskazane jest wykonanie zdjęcia RTG, aby wykryć przyczynę zaparcia. Leczenie według zalecenia lekarza w ciężkich przypadkach może być konieczne. Natychmiastowa operacja. Królik powinien dużo pić. Jeśli sam nie ma ochoty, powinniśmy go dopajać. Najlepiej nadaje się do tego herbata ziołowa, rumianek, mięta, koperkowa. Olej pomaga w przesuwaniu masy kałowej. Można podać 3 razy dziennie po 1 ml oleju parafinowego, linianowego lub spożywczego, wysokogatunkowego. Gdzie ja skończyłam? Bo mi mikrofon zasłania. Można leciutko masować brzuszek królika oraz namawiać go do ruchu. Do jedzenia dajemy siano i suszone zioła. Jeśli uszak nie ma apetytu, musimy go dokarmiać. Najlepiej nadaje się do tego utarte jabłko z marchewką, gotowe warzywa, słoik dla niemowląt, bądź rozmoczony granulat. Nie więcej niż 10 ml za jednym razem do odbudowania flory bakteryjnej. Stosujemy lakcid, kapsułkę dziennie lub po pół kapsułki
lub popułka psułki dwa razy dziennie, pojawiając się bobki. Mogą być na początku miękkie i tłuste. Przez podany olej będą takie jeszcze przez kilka dni. Nie musimy podawać już więcej oleju przez ale możemy podać... czekajcie, bo mi mikrofon zasłonił. Espumisan, aby zapobiegać wzdęciom. Dwa razy dziennie popułka psułki. Możemy powoli przywrócić do podawania zieleniny. Zaczynamy od koperku, fenkulu, bazylii, mięta. Wspomaga trawienie i poprawia apetyt. To jest wszystko. Także, moi kochani, zaparcia. To się może stać. To się może stać. Może to grozić śmiercią na przykład. Prawda? Jest to niebezpieczne. Jeżeli królik nie chce jeść, no to dokarmiamy go, prawda? Wtedy, no wiadomo, nie chce pić, nie chce jeść, no to mamy strzykaweczkę specjalną, tą, co wam kiedyś pokazywałam. I tą dajemy tam wodę i wstrzykujemy wodę do gardełka króliczka, żeby był napojony. Wiadomo, no, pewnie nie będzie chciał, ale później może wieczorem się napije i przez cały dzień się zmęczy, jak to się mówi. Moi drodzy, ja chciałam powiedzieć, że to jest tylko już dzisiaj taka krótka, no, krótka premiera, ale zapraszamy was, którego tam było? Tam chyba 29 sierpnia. Także ogólnie tam chyba o 22:30 będzie. Także moi kochani, ogólnie no to co? No to jeżeli chodzi o takie zaparcia, pilnujmy się. Pilnujmy królika, pilnujmy siebie, bo wiadomo, króliczek sam nie przyjdzie i nie powie nam, że chce do lekarza, tylko wiadomo, no jakieś tam inne będzie nam znaki dawał, że źle się czuje, prawda? Także no, to jest, moi kochani, wszystko na dzisiaj. Życzę wam ogólnie spokojnej nocy. No i super niedzieli, fajnego poniedziałku, super wtoreczko, fajnej środy, super zarąbistego czwarteczku i super anckiego piąteczku i życzę wam super dnia. No, także trzymajcie się, buźka, pozdrawiam wszystkich, ale jeszcze chwilkę sobie popatrzycie na królową, także daję wam jeszcze tą, dziękuję moderacji, dziękuję za łapki w górę. Dziękuję wszystkim za to, że byliście. No i co? No i na tym dzisiaj kończymy. Także buźka, pa. Trzymajcie się i widzimy się już 29. Pa.